Ja uważam ogólnie, że są dwa rodzaje ludzi. Ludzie, którzy są spoko, mili Bogu, tacy fajni, elegancki, da się z nimi pogadać w ogóle. To są okej ludzie, tacy jak wy, załóżmy. No i drugi rodzaj człowieka to są ludzie, którzy na koniec zdania mówią, no tak czy nie? Powiedział, co wiedział i jeszcze, kurwa, zagadka. Ja nie jestem socjologiem, ale moim zdaniem to są ludzie gorsi. To jest naprawdę dość wyjątkowy występ dla mnie, bo ja jutro kończę 30 lat, tak jest. Nie. Rzadko to się wiąże z entuzjazmem między nami. Może wam wytłumaczę, jak się mniej więcej czuję. Czy jest tutaj ktoś, kto właśnie niedawno ukończył 30 lat, tak? To zróbcie hałas! Widzieliście, kurwa, ile to trwa? No, bądźmy szczerzy, jak skończyło się niedawno 30, to się już nie robi hałasu. Jak skończyłeś niedawno 30, to już, kurwa, zgłaszasz hałasy. Tak to mówię. Wiek postępuje, ja tak samo w sumie, wiecie, z wiekiem też tam pytania o dzieci. Ja akurat dzieci nie mam, bo się weterynarz nie zgodził, ale kiedyś mnie oskarżono mnie, że właśnie jakaś taka pani wyskoczyła na mnie, bo była piratem. Nie, mówi do mnie, tak, cwaniaczku, się pobawiłeś, było wesoło, a teraz czas płacić alimenty, bo to jest twoje dziecko. Ja mówię, chuja nie płacę, bo dziecko w ogóle do mnie niepodobne, bo to była dziewczynka. Nie ma opcji, nie robię dzieci. Ja się boję trochę, wiecie, bo można różne rzeczy przekazać, prawda? Jakby w genomie, nie? To jest zawsze, jak się rodzi dziecko, to jest trochę rzut kością. Bo myślisz sobie, o, kolejnego Johna Lennona, tam właśnie tam Quebona Fidy, czy jaki tam ziomek. Albo ten typ. To tragedia. Jakby się wyłoniło nam. Kurwa, za nogi to... Spierdałeś, kurwa. Nie masz. Nie, ale wiecie, o co chodzi, że czasem się obawiasz, co przekażesz. Na przykład mój ojciec ma dość poważne problemy neurologiczne, ale powiedział mi o tym w bardzo fajny sposób, bo kiedyś wziął mnie na bok i powiedział, słuchaj stary, najgorsze miejsce na atak padaczki, basen z kulkami. Po prostu wszyscy myślą, że zajebiście bawisz. Oczywiście najwięcej dziedziczymy po naszych dziadkach, tak działa genetyka. Ja się trochę obawiam, bo nie chcę jakby, żeby... Moja babcia jest dość wyjątkową osobą, kocham ją, ale ona jest, wiecie, z innych czasów jeszcze, dawne czasy, wtedy jeszcze dzieci porywano do janczarów. Nie, ale ona ma takie dziwne pomysły. Babcia oczywiście, jeśli ktoś nie kuma, to jest taka kobieta, co w toku życia urodziła kobietę też i potem ta kobieta ciebie. Jakby ludzie byli matrioszkami, to ona jest tą zewnętrzną. Po prostu. I moja babcia ma dość hardkorowe pomysły takie i rozwiązania. Na przykład niedawno mówi, jak to jest, wnuszu, w tym kraju, że jak uderzysz dziecko, to nikt nie jest jakoś wielce oburzony. Nawet się brew nie podniesie. Ale uderz pan psa i nagle wszyscy się odzywają. Rozwiązanie mojej babci? Bić psy dziećmi. Także nie wiem, nie mam dzieci. Mam tylko bratanka. Drugiego już bratanka, bo pierwszego zgubiłem na otwarciu Lidla. Wiecie, mała rączka się wysiznęła, nie będę chuja szukał, muszę. Klapki muszę kupić. Więc widzę, że się niektórzy przejęli. Już was uspokajam, mieszka tam do dzisiaj. Do dzisiaj myśli, że ma na imię Kasa, bo ma trzy otwarta, to jest. Nie, ale świetny chłopak. Trochę nadto wyrośnięty na swój wiek, ma takie dziwne pomysły. Ostatnio zadał mi pytanie, wujku, a czy jak zabiją kredę, to czy ją obrysowują człowiekiem? Odpowiedź brzmi, nie wiem, ale wujek na tym zarobi. Tak jest. Nie, ja się staram jakoś go tam, na przykład zabieram go do kina, bardzo lubię kino. Dla tych, co nie byli niedawno na jakimkolwiek filmie w multiplexie, to szybkie przypomnienie, reklama Kinder Bueno dalej zapierdala. To jest jakby, dla tych, co nie znają, to jest o takiej typiarze, co sobie wchodzi tam do pociągu, najwidoczniej wali kwasa i zaczyna tam się jazda, polewają ją czekoladą, łapie się za kurtyny, tam się obraca, jakiś chłop wychodzi, toaleta działa i pociąg na czas. Wszystko, kurwa, kłamstwa. Tak czy owak,
nie jestem człowiekiem, który się łatwo denerwuje. Ale jedna reklama mnie ostatnio bardzo zirytowała. Reklama pewnego środka przeciwbólowego, w którym taka pani wychodzi i mówi, no ja się trochę na bólu znam, bo ja mam salon tatuażu. Jest tatuażystką, ale ona ma, słuchajcie, jeden tatuaż. Duży, ale jeden. Zaufalibyście takiemu, weszlibyście do salonu, do którego, wiecie, tam patrzycie i główna tatuażystka ma jeden tatuaż. O, pani ma jeden, to ja chcę drugi. Wiecie, o co chodzi? Inaczej, weszlibyście do gabinetu dentystycznego, w którym dentystka ma jeden, kurwa, ząb. To jest kwestia zaufania. Co się staram przekazać? Moim zdaniem lekarze za słabo zarabiają w Polsce. Powinni zarabiać znacznie więcej, bo to jest bardzo ważny zawód zaufania publicznego, prawda? A zarabiają słabo. Najwięcej oczywiście wśród lekarzy powinni zarabiać proktolodzy. To wiem, bo to jest, to jest, kurwa, tam trzeba zęby zagrać. To jest... Dla tych, co nie wiedzą, proktolog to jest ten lekarz, co ci tam... Tak jest, gasi światło. Nie, on taką rurę tam, znaczy rurkę, nie że rurę tam na parkingu, taką rurkę giętką z kamerą nagrywa najgorszy odcinek MTV Cribs History. To się stara przekazać. Witam w mojej dupie, siemano, to się dzieje magia. Nie wiem, po prostu ja jakoś, wiecie, poszedłem niedawno właśnie do lekarza, bo już tam musiałem właśnie sprawdzić wszystkie rzeczy związane, tam 30 lat, to trzeba to sprawdzić. I byłem u urologa, ale u najgorszego możliwego urologa, bo urologa z poczuciem humoru. To jest... Co, wchodzisz tam w ogóle zmartwiony, no tu popisujesz tam, o, tu łupiesz, tam to, co miał ociec, to nie cieknie. Tu już nic nie działa, to nawet wygląda jak stary szalik. I... Koleś tak wysłuchuje z powagą, musi, ściąga okulary, tak, moja diagnoza, wie pan co, to jest... Ja mówię, ja pierdolę, nie wiem, co ty robisz? Jeszcze wziął jądra, jak kasztany tak obracał. Jedno jajo tak do ucha i tak... Albo zabawka, albo rak, nie wiemy! Dobra, dzięki, trzymajcie się, na razie! Bartosz Zalewski! Super, wielkie brawa!